rozpocząć już nagrywanko, tutaj czas odliczyć. A propos czasu, zobaczcie, jakie dziwne tu się rzeczy porobiły. Miałem właśnie... Kiedy leciło, bawiłem się tutaj w Memphis, skoczyło mi 24 godziny i zaczęło mi liczyć dni. Już gram jeden dzień i 17 minut. Takie ładne buty. No, tak czy tak, ogarnąłem gizę całą. Pyk, pyk. To już na jednym VOD jest. I to śmieszkowe, zaskakująca rzecz, którą znalazłem, jest tutaj z tym złotym pytajnikiem. Tutaj. Co to jest? Zobaczcie sobie w poprzednim VOD. Albo po poprzednim VOD. Chyba numer 13, tak myślę. Dlaczego, skoro ogarnąłem ten pytajnik, żyłem tam, to ten pytajnik został zaliczony? Bo w tym właśnie tkwi dziwność i zaskakującość tej rzeczy, że bo żeby odblokować pełni tą miejscówkę, muszę zaliczyć no całą mapę, myślę. Muszę całą mapę poeksplorować. A dzisiaj z kolei ogarnąłem sobie całusinkę Memphis VOD numer 14. No, za wyjątkiem kilku zadań pobocznych, których nawet się nie zabierałem, a zadań pobocznych jest już 12. To już zajmę się na innym VOD. Ewentualnie na strumyczkach się uprzecie. No. A tak poza tym, myślę, że już niektórzy to zauważyli, ale... Niektórzy mogli to już zauważyć, ale no... Co się znowu w Thompson Gym dzieje? A, modele się ładują, dobra. No właśnie, ale zdradziłem swoje ideały. Dlaczego ja to zrobiłem? Powiedzcie szczegółowo, odsyłam was do VOD numer 13. Bo się wtedy dużo rzeczy działo. Dziwnych, nietypowych i zaskakujących. Ale ta. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No fajny jest! Fajna płotka, patrz jaka fajna płoteczka. Nie chciałbyś takiej płoteczki? I dlaczego Kruca Fix ja mam w tej grze 13 klatek? To nawet nie jest normą konsolową. To jest nieludzkie traktować mnie tak. Ciekawe. No, to jebka, nieważne. A dobra, jak już zacząłem to zdanko poboczne, to je skończę teraz. I zaraz polecimy. Z fabułką. O! Ptaszek mi się zawisił. Quality game, jakby ktoś się pytał. No i ciekawe, dlaczego teraz mam takie spadki FPS-ów? Wcześniej jak nagrywałem, to było piękne, ładne, równe 20 FPS-ów. Ale czego się spodziewacie po Ubisoftie? O! Szkoda gadać, kurde, szkoda gadać. Ubisoft. Ich produkty no raz działają, raz nie działają. Chyba znalazłem coś. No halo. Do not have the key to your cell. Then go get it from one of those sunstruck cows of bandits. Otumanowym przez słońce, przecież tu nie ma słońca i jest noc. Get your cell.
Matko, to przejażam mnie, co z tą Gią jest nie tak? Znaczy wszystko z tą Gią jest nie tak, no ale to już... To już, no wiecie. So what do you miss most about your family? Oh, mother's cooking, definitely. This must be the key to Kawit's cell. Careful now. I've got the key. Then use it! No cześć, dzieciaki. Live forever. Did Nestem knew? No, young Ifrit did. Where is he? What do you mean? I followed you the whole way. Take Matsya home. Go. Why don't you go with them? I'm going to track down that Roman bitch who did this to my family. If you want to help me kill her, meet me at the house of Nef. Fajna rodzinka. Dzieci ulicy. Okej, okay, czyli to zadanko jest, nie? Okej, okay, to przyjąć je, przyjmę. Ale czy będę robił? Nie, przynajmniej na razie nie będę robił. No i coś teraz ogarnę. Jakiegoś poboczniaka. Ale dobra, jestem ciekawy, ciekawe jak się rozwinie główna fabuła, bo zapowiada się na pewno ciekawie. Jak się w ogóle to rozwinie? Ugly to kill in front of the little ones. What happened here? Ubisoft. Ubisoft, nie mogę się kurde ruszać. O! To jest pyłek, jeszcze jeden model się nie załadował. O. Who was he? Nef. The children called him father. This is his house. This is his house. You are injured. I don't give a shit. Wróci tam tych przywódców chyba nie zostało. W ogóle ile trwa speedrun asasyna? Z ciekawości. I can go alone. No need for you to bloody yourself, father. It has to be me. Is your need worth leaving the children unprotected? Destroy her name, Bayek of Siwa. Znajdź i zabij Gaję. Czyli że to co? Tą stwórczynię planety, czy samą planetę? Tego tytana? To będzie trochę problem. No, Kratosem to ja nie jestem, niestety. No dobra, zadanka. Główne. I krokodyl. 6 godzin speedrun. Spoko. Chodź, płotka. Tylko się nie zepsuj gdzieś po drodze. Bo oczywiście Ubisoft nie pozdrawi pod względem technicznym podchodzić do swojej gier. I need to move quickly, or this monster will flee Memphis. Senu can find a ship with colored sails faster than I can. Dobra, to rybka, no. Dotrzyj do Fayum. Dobra, to lecimy do tego Fayum, czeka nas długi, długi spacer jazda. Płotka, ty się nie ugasisz w tej wodzie? Dobrze. Teoretycznie tak wygląda ta cała, kurde, pustynia Sakara Nome. No, trybka z tym Sakara Nome, bylebym sobie załatwił tutaj ten znacznik.
Załatwię sobie tą spinę, no, punkt widokowy, żeby móc później się teleportować w to miejsce. A dalej to już będę leciał tą durną przez tą durną pustynię tego fajum całego. Ale płotka tam nie wbiegnie. No, a tam w ogóle co tam słychać? Te Zenku, czy też inne osoby, których tu nie ma? Coś nowego, nie wiem, zrobiliście coś fajnego? Nie wiem. W pracy byliście? Jakiś film widzieliście ostatnio, czy coś? Ja na ten przykład oglądałem wczoraj. Batman prawie wymaksowany. Uuu, są zagadki, co? Dobra, synu. Jak myślisz, ile ci to zajmie, zanim nie wymaksujesz Batmana? Tak kiedy na przykład go wymaksujesz? Jeszcze w tym tygodniu? Czy sobie odpuścisz i będziesz to ciągnął i ciągnął? Jeszcze przez jakiś czas. Kurde, brawo, bajku. W 3 godziny z poradnikiem się wyrobię. To easy. Da, punkt widokowy ogarnięty. I mogę lecieć tu dalej. Tutaj dokładniej rzecz ujmując. Dobra, to sobie ten znacznik dam jako główny znacznik. Chodź, płotka. 3 godziny, ale i dobra. Daj znać, jak skończysz. Dlaczego mam wrażenie, że tu coś jest ciekawego? Jest znajdźka, dobra, nie chce mi się do niej iść. No. A ja swoją drogą wróciłem. Przecież obejrzałem ponownie pierwszą część Star Warsów tej nowszej trylogii. Czyli Mroczne Widmo. Jezus Maria. Naprawdę, ja to lepiej zapamiętałem. Zapamiętałem ten film jako takie przyzwoite 7-8 na 10. Ale Jezu, jak to obejrzałem drugi raz. Przecież to jest... Ja wiem, że to jest film z 1999 roku, ale przecież to wygląda gorzej niż nie jeden z starszych przeciętnych filmów na YouTube, jakichś amatorskich, super amatorskich twórców. Tragedia, matko, te efekty. Wiesz, jak wczoraj to z siostrą oglądałem, to się śmialiśmy z tego filmu. Wszystko co tam było, wszystko co tam widzieliśmy, to było tak komiczne, tak beznadziejne zrobione. Ja pierdziel, ten film to jest tragedia. On nigdy nie powinien powstać. Ubisoft. No i fajnie, płotkę mi dziabną. Płotka, gdzie idziesz? Chodź tu. No dzisiaj będę też oglądał... Dzisiaj też będę oglądał drugą część Zemstę Sithów i mam nadzieję, że no, będzie o wiele lepiej zrobiona. Bo pamiętam akurat ją zdecydowanie lepiej niż Mroczne Widmo i... Pamiętam też ten film jako dobry film. Więc skoro no. Skoro tak beznadziejnie. Wyszło. Jest fajnie. Skoro tak beznadziejnie wyszło Mroczne Widmo, to się boję, jak będzie wyglądała Zemsta Sithów. Czy będzie wyglądała lepiej, to na pewno, ale kurde, bez jaj. Nawet załamałem się, jak wróciłem do tego filmu. Czyli oto jest całe Fayum.
Dobra, to jadę bezpośrednio. Jadę bezpośrednio do Fayum, zrobię sobie ten znacznik i zajmę się fabularką. A tą mapkę i w sumie całe Fayum ogarnę na kolejnych VOD offline. Też akurat dzisiaj tak z rana nawet naszło mnie ochotę, żeby sobie w sumie też przypomnieć się filmy, które robił Bagiński ze współpracy z Allegrią. Te polskie całe legendy. Kurde, no i to jest naprawdę fajne. Znaczy no, trzeci film, Twardowski 2.0, no naprawdę to jest geniusz. Ale pozostałe filmy no, są po prostu dobre. No, za wyjątkiem ostatniego. Kurde, ten ostatni. Majsterszczyk, przynajmniej jeśli chodzi o tą scenę z walką na samym początku. Robi wrażenie. Oj, robi wrażenie. Także no, tak się zaczyna zastanawiać, czy będą kontynuować ten cały wątek tych filmów polskich legend. Byłoby fajnie. Bo to naprawdę świetnie wyszło. Zobaczymy, bo na razie to Bagiński niedługo będzie zajęty produkcją serialu o Wiedźminie, czy współprodukcją. I will root out the agents of the crocodile. Tak, jakiegoś krokodylem, ale tym się zajmiemy za chwilkę. Najpierw trzeba ogarnąć. Trzeba ogarnąć punkcik widokowy. Co tak, Dezenku, milczysz? Czy może jesteś bardzo ze dwu? I gadam sam do siebie i nie chcę z mną porozmawiać. Czy jest to jest bardzo smutne? Duże bagińskie współtwórcy Netflixa. No jest dobrze. Dlaczego te modele tak kiepsko wyglądają? Halo, mam ładnie wymaksowaną. Mam ustawione wszystko prawie na ultra. Normalnie gra mi chodzi świetnie, ale nagle teraz po tym uruchomieniu 10 klatek mam i modele nagle skoczyły do poziomu 2002. Seems I'm not the first visitor today. Otefres. Dlaczego myślisz, że to jest dobrze? Bo co, bo Polak? No, są na pewno lepsi od niego. No blood or signs of a fight. Maybe he fled before the sample. Twójcy. Nie mogę zacząć słowa. I should check upstairs. Znaczy, no wiadomo, że no Bagiński odpowiadał też za cinematyki do Wiedźminów. Ale mimo wszystko nie wydaje mi się, żeby to był jakiś argument mocno przemawiający za tym, że Bagiński jest najlepszym wyborem. Nie wiem, co myślisz? Scrolls and ink. I think that tells me where Hotefres has gone. Wait. Feathers from a messenger pigeon. To był nominowany do Oscara między innymi.
letter left behind by my informant. It looks like he fled, but the soldiers caught his servant. The servant is still alive. No, ładnie. A zachęmy tą katedrę. To jest, nawet nie wiem co to jest. Może kiedyś o tym słyszałem, ale nie wiem pojęcia co to jest. Dobra, nie mogę, po prostu nie mogę, to tak tnie. Zestartuję grę. Znaczy tego co nie dam rady. No ale... Krótkometrażowy film animowany. No filmy animowane to jest zupełnie co innego niż filmy aktorskie. Wiadomo, że te animowane zrobił dobrze, no ja najbardziej pamiętam jego cinematiki do Wiedźmina i to naprawdę świetne jest. Ale filmy aktorskie to jest zupełnie co innego. Niby faktycznie on pokazał klasę w tych legendach polskich. No ale Wiedźmin to jest zupełnie co innego, to jest większa skala, zdecydowanie większa skala. Tym bardziej, że no, jak oglądałem dzisiaj te polskie legendy znowu, to zwracam uwagi na efekty specjalne, które dobre były w wielu momentach, ale w niektórych momentach to aż było czuć, to się tak śmierdziało green screenem. Że efektami tak sztucznymi, że dajcie spokój. Nie były tak sztuczne jak w Mrocznym Widmie, gdzie to była tragedia. Green screen na green screen nie był. No ale... Niektóre efekty to naprawdę no... Wolę pomstą nie ma. Nie wiem czy to nie był zbyt mały budżet, czy po prostu no, nie wiedzieli co robią. No ale... Mimo wszystko wierzę. Po prostu wierzę, że Bagiński sobie z Wiedźminem poradzi. Ale no, wiesz, Bagiński to jedno, ale pytanie, zależy też to jak wyjdzie Wiedźmin od aktorów i scenariusza. Nie bez scenariusz odpowiada za twórczyni Daredevila, czy czego tam, kurde, kij wie, no, ty wiesz, w zasadzie, no ale no, boję się jak to wyjdzie. Zaczynam coraz bardziej wątpić w powodzenie sukcesu komercyjnego, no, może nie tyle sukcesu komercyjnego, co sukcesu krytycznego Wiedźmina. Jak to w Netflixie bywa, to na serial pracują kilka do 6 seriów i każdy bierze po 2-3 odcinki. Tak? Znaczy ja słyszałem, że z serialami jest tak, że zdarza się, że kilku reżyserów pracuje przy danym serialu, ale to są zazwyczaj powiedzmy sezony. Na przykład, nie wiem, w jednym serialu jeden sezon reżyseruje jedna osoba, drugi, trzeci, trzecia. Ale rzadziej, o wiele rzadziej się zdarza tak, żeby w jednym sezonie było kilku reżyserów, którzy zajmują się za kilka odcinówków. Niby takie rzeczy się zdarzają, ale to jest naprawdę rzadkość. Nie jestem jakimś znawcą też super wielkim filmowcem, ale no wydaje mi się, że to nie może wyjść dobrze. Już lepiej, żeby był jeden reżyser. Każdy w sumie reżyser ma swoje podejście powiedzmy do filmu, nie? Więc powiedzmy, jak powiedzmy, nie wiem, do jednego odcinka wezmą takiego reżysera, który robi, nie wiem, musical, do drugiego jakieś filmy, akcja, trzeciego, nie wiem, jeszcze jakiegoś innego, który ma jeszcze inny styl, że to się tak wymyślali, to będzie takie niespójne. Po prostu wizje tych wszystkich reżyserów się tak wymieszają, to po prostu nie będzie działać. Nie wiem, czy moje obawy są uzasadnione, czy nie, no ale... Czy moje takie przeczucia. No mówię, nie jestem znawcą filmowym, więc... Nie mogę się już za bardzo na ten temat wypowiadać. No ale po prostu mam takie przeczucia. Ale mimo wszystko liczę, że Wiedźmin się uda. No i chciałbym wierzyć, że to się stanie.
Znowu nie ładują się postaci. Stop you! Right there! What's the story with the beat up? He's the servant of the Greek we're looking for. The captain persuaded him to give up his master's location. He's not done yet either. He'll eventually tell him everything else he knows. Devilu chyba każdy odcinek był już swoim przez jedną osobę, a serial mocno palił. Ja nie oglądałem tego Devila, więc ciężko mi coś powiedzieć. Znaczy oglądałem pierwszy odcinek. FPS-ów tak bolą, że się z tą grą dzieje, na miłość boską. Nie w końcu będę musiał przysiąść do tego Daredevila. Świadom, w ostatnim czasie naprawdę bardziej mnie ciągnie do filmów niż serialów. Serialów oglądałem naprawdę niewiele. Za to filmów nadrabiam sporo. Co z tą grą jest nie tak? Czy aż mówiłem, że Assassin pod względem technicznym to jest jedna wielka porażka? Nie? Assassin to jest jedna wielka porażka. Pod względem technicznym. Winogrona. Please. I've told you everything I know. Who are you? A friend. Hold still and stay quiet. I will get you out of here. Głównie przez to, że sceny walki w Daredevil miały świetną choreografię, no i cały serial był brutalny. No z tego co mi wiadomo, Punisher też był brutalny. Nie oglądałem go, ale no był średni. Znaczy nie był fatalny, ale był podobno średni, z naciskiem na podobno. Gods, thank you. Did Hotefre send you? No, but I must find him. I need his help to find the crocodile. Will you help me? Hotefres took a trader ship to Lake Moeris. It has a large statue on board and is marked by our symbol. The crocodile has hired mercenaries to find him. Then I must hurry. Get somewhere safe. Be well. Chodź, Potka. Dobra, gdzie mam iść? O, matko. Muszę znaleźć łódkę jakąś. O, jest łódka. Dla mnie to Punisher to dwa z Netflixowych Marvelowych seriali. Wysoko. Zaraz podejdę Devilu. Nie oglądałem ani tego, ani tego.
dostanie drugi sezon. No i dobrze dostanie. Jeśli serial faktycznie był udany, to jak najbardziej niech dostaje. Chciałbym mieć kiedyś czas, żeby zrobić ten wybić ten serial i nie tylko. Niby to czy mógłbym znaleźć czas, no ale mam ważniejsze, zdecydowanie ważniejsze rzeczy. No. Rzeczy w ostatnim czasie tak ważne, że nawet no, tłumaczki pojawiają się rzadziej i będą się pojawiać rzadziej. Pamiętaj, ja wciągnąłem dwa dni. Dwa dni? Nie, to w sumie ile to ma? 13 odcinków, nie? To w sumie no... Długo jakby nie patrzeć. Znaczy krótko, jak na powiedzmy człowieka zabieganego, ale długo na takiego serialu maniaka powiedzmy. Bo wiesz, jak słyszę opowieści o tym, że Demon ogarnął 50 coś tam odcinków w jeden dzień jednego animu, no to... O kurde. To aż przeraża. O, 29 level. Głupi idi. Głupi hipcio. Twarda skóra to zawsze twarda skóra. Tylko to, że ja mogę coś ulepszyć, no to muszę te kryształy pozbijać przeklęte. Więc na razie nie, nic nie mogę zrobić sensownego. Jeden punkt umiejętności to mi wiele nie pomoże, a chciałbym to. 3 punkty zdobyć. Znaczy no, w tym przypadku 2 punkty jeszcze zdobyć. No częściej czym po 50-60 minut każdy, no to właśnie. To można wciągnąć w jeden dzień. Jakieś obejrzałem pół sezonu 23-odcinkowego w jeden dzień. Co już dla mnie jest ogromnym wyzwaniem. Częściej godziny to dla mnie za dużo. No niektórzy mają no powalone we łbie i tak robią. So now they send the son of Egypt against me. It has been a long time since I spilled so much blood. I was sent by Apollodorus. We share a common interest. Who are you? And what do you want, eh? I'm Bayek Osiwa. And I seek information on the crocodile. The phantom that has brought Fayum to its knees. What could you want with him? He belongs to a group that is destroying Egypt. I intend to hunt every last one of them down. Bayek Osiwa. You don't know what you are up against. The crocodile has transformed not Adam the Johnson? Land, but the people. Those who do not cower in fear are made to work for him. And you have no idea who the crocodile is? I stole a ledger from a Greek magistrate I suspect of corruption. It should reveal the identity of this. ZG też został upgrade Pro X? Dokładnie tak, Mistrz, dokładnie tak. To Apollodorus. We may be able to bring down the whole organization. Where's the ledger now? I gave it to my wife Henu to hide. As long as the Ptolemies think it's with me. Pełny upgrade do 21, dokładnie, do 21. That is why I have to stay on the move. A ja sobie tutaj pogrywam w Assassin do 19 i główną fabułkę. You are a friend to be trusted. To jest dla mojej córki, Shadia. Once you have the ledger, find me at the docks south of Uhemeda. Kiedy leci do Polski? Dokładnie tak, wydało się. Co to jest, Kezdy? Bayek, take a look around my ship before you go. I keep records of local problems which may have the crocodile. They may interest you as a magi. No dobra, posłuchajmy, z czym mamy do czynienia.
zaginęli ludzie. To znaczy streamować pod logiem ZG? I am praying for the people killed by fires in Dionysius. Someone is burning. Na razie się wstrzymam z komentarzem. Wszystkiego dowiecie się później. Nie potwierdzam, ale też nie zaprzeczam. What are you doing? A mysterious plague has struck the poor in Uhem area. Their bodies are being burned, cursing their souls for eternity. They will never reach the field of reeds. I am trying to find a cure for them. There is always a cure. Just need the right combination. Burning the dead? What madness is this? Entire villages of people have disappeared in Psenharis. There are rumors at the caravanserai that demons fuck have invaded. Oh fuck. Weźcie się, wyjdźcie tam. Jest mój... moja łódź. A tu mędy. O, fajnie, że po mnie płyniesz. Kurde, miłe z twojej strony. Mogę poruszyć? Spoko, spoko. Później ci oddam łódźko. Auć. No sorry, nie mam karty. Nie mam karty pływackiej. Ale widzisz, na razie płyniemy dalej, więc jest dobrze. Miałeś już Boga Bóg z znikającą łodzią jak Black Flag i Rogi AT3? Miałem lepszy. Lepszy Bóg. Poczekaj, go znajdę. I nagrałem go nawet na ZG. Mam nadzieję, że gdzieś jest. Assassin's Creed 4 Black Flag Zdobywcy gier YouTube. No tak, oczywiście, kogo mi pokazało? Loka. Kogo obchodzi jakiś tam Loki z boki? Zdobywcy. Ja to znajdę. Nie, tutaj na razie nie miałem. Że wpiszę Titanic. Nie. Nie mówcie, że mi torrent wywalił to. Halo. To było naprawdę fajny Bóg. Aż go zapisałem i nagrałem. Jak mógł mi to zrobić? Dlaczego on usuwa moje fajne filmy? Potwór. Ale spróbuję znaleźć. A nóż jeszcze jest. No nie ma, bez jaj. Usunął. Menda cholerna. Usunęła mi film mój. Potwór. No nic, nie pokażę tego. No ale tutaj nie. Tutaj jeszcze nie miałem przypadku z takim bugiem. Choć domyślam się, że prędzej czy później, no... zobaczę taki bug. W końcu Ubisoft. I gry są grywane dopiero po 2 latach od premiery. W najlepszym razie. Miałem takiego fajnego Titanica. Łódź, taki, powiedzmy, ten statek, który mamy tutaj na horyzoncie, taki był zanurzony, tak pod skosem w wodzie. To było piękne.
Ale nie, to są oczywiście musiałbym usunąć ten film. Bestia. Skoro tu już jestem, to... Znikam stąd. To model się... Tak, model... Oczywiście się model nie załadował. Jak ta gra mnie irytuje. Czy to w ogóle cokolwiek działa? We need to clean this place up and get it running again. Don't worry. I won't let them close down this kitchen. To dostał czy nie dostał? Henut? Yes. Hotefres sent me. I am here to help. And I have your daughter's doll. Great. I was awaiting word from my man. Thank you. Come, eat and we can talk. Nie jestem głodny. No i poszliśmy. No i poszliśmy. Patrz, pedofil. I love my new doll, Bayek. I will name her Iset, and she will be the protector of all Fayum. Czy tu mi pachnie pedofilią trochę? Hotefres got a hold of that ledger. Fayum has been on edge. Soldiers with torches patrol every night. And this aunt's kitchen was practically razed to the ground. They have left Shadia and me alone at least. Hotefres has made sure of that. Where is the ledger now? I instructed our most loyal servant to hide it in our villa. They can search the place as many times as they want. They will never find it. Can you take me there? I have been summoned to the lighthouse for another of their routine investigations. That may not be safe. The Ptolemaic authorities seem to be working with the crocodile. It happens every few days. Don't worry. They wouldn't dare touch someone in an official position. Shadia, show Bayek the way to our home. Come on, Uncle Bayek! You can see my house from that roof! Follow me! You are not afraid of heights, are you? Hey, lead on, little one. I will follow. No biegniesz czy nie biegniesz, czy stoisz jak taki jeden wielki bóg EA. Czy Ubisoft, to kurde. Where did you learn to climb like that? That looks like fun. Hurry, Uncle Bayek! Ja pierdzielę. Ale gdzie? Mogę zabijać ludzi?
Kurde, ładnie. W tej grze nie działa nic. Mogę jakoś, nie wiem, powtórzyć się od zapisu, czy mam zginąć. Halo, zabij mnie ktoś. Nie wiem, najpierw to się utopi. No oczywiście, jakie to jest irytujące. Nawet tak ciężko jest naprawić grę. Znaczy, no nie jest proste, no ale bez jaj. Ale bez jaj.